Kąpiel z fal akustycznych albo przyjemności piątego zmysłu czyli jak słuchać muzyki. Gdy o muzyce rozmawiam z ludźmi spoza z muzycznej branży, zatrważająco często słyszę zdanie: należę do tych, którym przysłowiowy słoń na ucho nadepnął nie mam słuchu. Albo może w tej muzyce coś jest, ale ja się na tym nie znam, więc nie umiem zrozumieć. Zdania te. Z pełnym przekonaniem wygłaszają nastolatki, którym rzekome braki fizjologii nie przeszkadzają pławić się w bitowym hałasie, jak i wieloletni wyznawcy operetki, robotnicy i lekarze, inżynierowie i studenci, ba, nawet plastycy i literaci, a więc ludzie sztuki. Zacząłem wierzyć, że słuchanie muzyki tej zwanej potocznie poważną wymaga specjalnych talentów, szczególnej wrażliwości, że cóż, cała akcja upowszechniania muzyki niewiele jest warta, bo i tak muzyki słuchać będzie elita, obdarzona przez naturę uchem lepszym od ucha przeciętnego. Jednakże psycholog muzyki Jan Wierszyłowski, polski autorytet w tej dziedzinie, udowodnił mi, że tak nie jest. Uw, brak słuchu, fizjologiczna nieporadność słuchania muzyki. To defekt równie rzadki jak daltonizm, zaburzenia równowagi, zanik pamięci lub zesperfidnie monstrualny. 98% ludzi nie ma jakichkolwiek ubytków i defektów, które by im przeszkadzały w słuchaniu muzyki, rzekł pan doktor, a ścisła informacja o procentach przekonała mnie bez reszty. A że ludzie z reguły są na muzykę wrażliwi, obserwuję bardzo często. By odpowiedzieć sobie na pytanie, jak słuchać muzyki, musimy wiedzieć czego od niej można, a czego nie można oczekiwać. Tym, co różni muzykę najbardziej od innych sztuk, z wyjątkiem architektury, jest jej abstrakcyjność jako zasada. Mówienie o muzyce jest przedsięwzięciem niezwykle kłopotliwym. Jest to niemal bez reszty mówienie metaforyczne. Z przymiotników dotyczących słuchania używamy tu cicho, głośno, głucho, piskliwie. Siłą rzeczy jednak używamy określeń dotyczących zmysłów wzroku, dotyku, nawet smaku częściej niż słuchu. Barwa dźwięku może być ciepła. Ostra, melodia może być słodka, szorstka, humor muzyczny może być cierpki. Nawet określenie dźwięku wysokiego i niskiego jest przecież przejęte z przestrzeni, podobnie jak pojęcie dźwięku grubego i cienkiego ze świata, który nas otacza. Jednakże odczuwając w muzyce słodycz, zdajemy sobie sprawę, że jest to słodycz czysto muzyczna, a więc słuchowa i bynajmniej nie drażni nam ośrodków smakowych. Podobnie jak cienkość dźwięku nie jawi się nam naocznie, a szorstkość dotykalnie. By nie brnąć dalej w dygresję, porównania i zastrzeżenia, przeanalizujemy z grubsza, jakie warunki trzeba spełnić, byśmy mogli utwór muzyczny przeżyć. Co robimy, słuchając muzyki? najpierw może kiedy nie słuchać muzyki, oczywiście nie słuchać muzyki z radia Koliber w tramwaju w godzinie szczytu. Słuchać zaś wtedy raczej, gdy nie rodzi akurat żona, gdy nie straciliśmy dziś właśnie intratnej posady ani drugiej ręki. A więc kiedy jesteśmy nastawieni do muzyki życzliwie, wierząc, że słuch mamy i nie wierząc, by do zrozumienia jednego utworu potrzebna była lektura trzech książek muzykologicznych, i teraz po pierwsze, gdy słuchasz, nie rób niczego innego poza słuchaniem. Nawet gdy masz zdolność podziału uwagi, jak Napoleon. W słuchaniu muzyki prześlepienie niuansu jest prześlepieniem treści. Lepiej się więc nie łudzić, że słucha się utworu, czytając równocześnie prusta. Agatę, list, ekspres wieczorny, a nawet ruch muzyczny, kłócąc się z żoną na temat jakości spożywanej grochówki, szydełkując, wieszając lub zdejmując firanki, albo ćwicząc hantlami. Skup się więc na tym, co brzmi. Po drugie, słuchaj zmysłowo. To pierwszy element odbierania muzyki. Dźwięki, współbrzmienia mogą być przyjemne i nieprzyjemne. Nie po to się obcuje ze sztuką, by wszystko było przyjemne. Czy przyjemne są obrazy Bosza, Goi albo opisy okrucieństw w literaturze? Skąd więc te protesty przeciwko dysharmonii w sztuce harmonii? Kiedy nikt nie protestuje przeciwko obrazom Brzydoty w sztukach pięknych, szpetoty w literaturze pięknej? Sztuka dźwięków. Pieszczotliwie masuje, jest kąpielą z fal akustycznych, lecz i drażni, niekiedy wstrząsa akordem brzydkim i napastliwym, by się w końcu okazało, że dobro zwycięża zło, albo na odwrót, zależnie od światopoglądu. Jeśli jest ci podczas słuchania utworu muzycznego przyjemnie, lub gdy czujesz się drażniony, innymi słowy, gdy barwa dźwięków działa na ciebie kojąco lub pobudzająco, to już coś. Jesteś wrażliwy na brzmienie. Przyznasz jednak, że od sztuki należy oczekiwać doznań intensywniejszych i głębszych niż podczas moczenia nóg w ciepłej wodzie lub łaskotania dłonią przyjaciółki. Po trzecie, gdy słuchasz muzyki, pamiętaj. Zapamiętywanie to bardzo ważny element słuchania. Jeśli zapamiętujesz, to słuchasz, jeśli nie zapamiętujesz, to się jedynie przysłuchujesz. Być może to wymaganie cię zaniepokoi. Znowu do czegoś zmuszają, jak przy nauce języka obcego, w kuwaniu dat, znowu jakiś wysiłek. Nie, nie, to nie jest takie groźne. Musisz jednak zgodzić się na to, że sztuka wychodzi ci naprzeciw jedynie do połowy drogi, tę drugą połowę. Musisz przebyć sam. Słuchając muzyki, nie słuchamy kolejnych pojedynczych dźwięków czy akordów. Muzyka zawiera się pomiędzy nimi. Między tym, co było przed chwilą, a tym, co za chwilę nastąpi. Z pamięci tych kilku, kilkunastu dźwięków, które już wybrzmiały w twym mózgu, tworzy się to, co tak bardzo lubisz melodia. Jakoś się zaczęła, jakoś rozwinęła i zakończyła. Po niej następuje seria brzmień, absolutnie coś innego i druga. Inna, znowu melodia, mniej niż poprzednia, rytmiczna, bardziej śpiewna, ale utwór toczy się dalej. I oto słyszysz coś znajomego. Aha, to ten sam temat, który był na początku. Pamiętam, poznaję, a teraz ten drugi, trochę zmieniony, teraz fragment pierwszego, a teraz coś zupełnie innego. Tak rozwija się forma muzyczna. W przypadku tu lapidarnie opisanym przez profesjonalistów zwana formą allegra sonatowego. Słuchając jesteś na tym nieuchwytnym przecięciu przeszłości i przyszłości, w ulotnej, nieuchwytnej teraźniejszości. Utwór muzyczny to budowla z dźwięków, posiadająca swą proporcję. Konkretyzuje ci się ona w czasie, którego nie możesz zatrzymać, inaczej niż we własnej imaginacji, by ją pojąć ogarnąć w całości, musisz na nią spojrzeć ekspost, jak na bryłę, z tym, że nie przestrzenną, lecz czasową. Bryła ta zbudowana jest z emocjonalnych napięć i rozładowań, zagęszczeń i rozrzedzeń. Gdy słuchasz następujących po sobie myśli muzycznych, odnajdujesz to, co kojące i to, co niepokojące. Znaczy to tyle, że znajdziesz to, czego się spodziewałeś i to, co jest dla ciebie zaskoczeniem – to, co w muzyce jest takie samo, podobne lub inne, dotyczy zazwyczaj różnych elementów utworu muzycznego. A co to za elementy? Melodia czyli owa muzyczna narracja, następstwo, ciąg dźwięków rytm ich rozmieszczenie w czasie miarowe lub specyficznie równomierne harmonia Czyli współbrzmienie, współgranie w jednym czasie wielu dźwięków na zasadzie większej lub mniejszej stopliwości zestrojenia, tempo, agogika, czyli szybkość pojawiania się ich po sobie, głośność, dynamika, barwa, koloryt wynikający z budowy i właściwości instrumentów oraz ze sposobu ich użycia. Liczba kombinacji między tymi elementami jest bardzo duża. Zmieniać się może tylko jeden element, lub tylko jeden może zostać zachowany jako identyczny. Odczuwanie tych właśnie zmian to odczuwanie muzyki. Słuchając utworu muzycznego często zadajemy sobie pytanie: co muzyka wyraża? Można przyjąć jedną z dwóch zasadniczych postaw wobec muzyki: nie wyraża niczego poza sobą. Rządzi się własnymi prawami, nie ma nic wspólnego w wyrazie i znaczeniu z całą resztą świata. Jest czysto abstrakcyjnym układem dźwięków w brzmieniowe konfiguracje, grą szklanych paciorków i jako taką należy ją odbierać. Muzyka nie jest małpą natury czy innych sztuk, o niczym nie opowiada, niczego nie sugeruje, jest sztuką autonomiczną. Muzyka jest językiem, którym artysta, kompozytor, mówi o sobie. Świecie i ideach. Muzyka coś wyraża, coś najczęściej bardzo niekonkretnego, takiego jak podniosłość, wzniosłość, mistycyzm, nostalgia, radość, żal. Jest znakiem, symbolem. Istnieje jako część kultury i tylko jako jej część odnajduje swój sens i znaczenie. Te dwie postawy. Ścierają się ze sobą od wieków, a i dziś co czas pewien odżywa dyskusja o znaczeniu w muzyce. Jedną z tych postaw generalnych powinieneś sobie wybrać. Nie znaczy to jednak, byś miał stać się doktrynerem. W całej niemal muzyce z tekstem, pieśniach, oratoriach, kantatach, tekst narzuca muzyce znaczenia i pojęcia, które niesie. Tren, rapsod żałobny, nie zostanie ożeniony z ognistą rumbą. Chyba że chodzić tu ma o czarny humor. Byłoby też rzeczą nierozsądną wypierać się z kojarzeń np. z kukaniem kukułki w kukułce Luisa Dakena i gdakaniem kury w kurze żana Ramu. Jest to bowiem muzyka ilustracyjna i jej celem jest właśnie ilustracja owych interesujących ptaków. Gdy jednak we wszystkich możliwych i niemożliwych fragmentach muzycznych słyszeć będziesz chciał fujarkę, pastuszka, nadciągającą burzę, galopującą konnicę, zastanów się – czy to nie przypadkiem jakaś dewiacja, i czy aby te obrazy istotnie są ci do słuchania muzyki koniecznie potrzebne? Jeśli stwierdzisz, że tak, trudno, twoja sprawa, słuchaj jak ci w duszy gra. Gdy słuchasz utworu muzycznego, staje się on dla ciebie twoją prywatną własnością. Masz prawo pojmować go tak, jak chcesz, tak, by ci dawał możliwie najwięcej z tego, czego się po nim spodziewasz. I jeszcze jedno. Nie zrażaj się. Bywa, że utwór muzyczny w pierwszym czy drugim słuchaniu nie jest w stanie wciągnąć cię w swój świat. Wymyka ci się, wciąż jest ci obcy. Nie zrażaj się. Dzieło sztuki zdobywać trzeba niekiedy etapami. Zdobycz jest wtedy tym bardziej cenna. Dlatego do dzieł muzycznych trzeba wracać. To nie jest powieść, którą się już czytało i wystarczy. Są powieści, do których się wraca, oczywiście, lecz jeśli w literaturze powroty takie nie są tak częste, w muzyce zasadą jest wielokrotne słuchanie tych samych utworów. Nie popełniaj też błędu charakterystycznego dla zakompleksiałych kandydatów na melomanów, którzy pełni obaw chcą przebyć drogę swego muzycznego wtajemniczenia. Wybierając sobie najpierw najłatwiejsze, najpopularniejsze utwory, twierdząc, że na trudniejsze przyjdzie czas. Skąd możesz wiedzieć, że słuchając jedynie najpopularniejszych utworów, nie rozleniwisz się na tyle, że potem nie będzie ci się chciało podjąć wysiłku w kontakcie z utworem mało popularnym? Próbuj wszystkiego nie ulegając na przykład plotkom o tym, że muzyka współczesna to produkt tak skomplikowany, że dla ciebie niedostępny. Będąc świeżym melomanem, bez zbyt ugruntowanych nawyków słuchowych, łatwiej zrozumiesz nową muzykę niż ten, który lata całe strawił na słuchaniu muzyki zwanej klasyczną i wystrzega się muzyki naszego stulecia. I to by było wszystko, co zaproponowałbym na pierwszy etap twych kontaktów z muzyką. Jak słuchać muzyki? Na pytanie to w zasadzie pełnej odpowiedzi nie ma. Pełną byłby tu opis kolejnych utworów, gdyż w istocie każdego utworu muzycznego słucha się nieco inaczej, ba nawet tego samego, lecz w innym wykonaniu. Każdy wielki wykonawca, na przykład, pokazuje ci w utworze nowe szczegóły, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeśli jednak będziesz słuchać muzyki na dobrym stereofonicznym sprzęcie elektroakustycznym lub na żywo podczas koncertu, proszę słuchaj życzliwie. Do każdego utworu podchodząc z zaufaniem, wierząc, że dostarczy ci przeżyć estetycznych, wsłuchując się w utwór uważnie i wnikliwie. Nigdy nie jest za późno. Warszawa 1980.